Konkluzne podjęcie uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Szanowni Państwo, jest to uchwała, którą rozdzielamy te środki między innymi z rezerwy celowej, którą posiadamy w wysokości 5050 zł. Zgodnie z procedurą rezerwy celowej musi prezentować do 30 czerwca. Każda dzielnica musi to uczynić. Ponadto są tutaj te środki właśnie już zniesione poprzednią uchwałą, a więc środki pochodzące z zadania w ramach grantów wypoczynek dzieci i młodzieży w wysokości 2000 zł. Są tu środki w wysokości 1950 zł pozostałe zadania materiały promocyjne oraz 3000 zadania budowa progów dla wniosków według wskazań dzielnicy. Tutaj to obliczyliśmy, że progi zwalniające przy Cieślewskiego będą kosztować około 4000 zł. Tam zaplanowaliśmy na ten rok 8000, ale żeby zabezpieczyć 1000, zostawiamy tam jeszcze 1000 zł, żeby się zabezpieczyć, natomiast 3000 zdejmujemy z tego zadania. No i tutaj proponujemy, drodzy Państwo, aby za tą niewielką kwotę sfinansować pewien remont, który wydaje się być konieczny, na którego koszty nie są tak duże, żebyśmy musieli realizować to w ramach zadań powierzonych. To mianowicie chodzi tutaj o chodnik przy szkole podstawowej nr 155 idący wzdłuż sali gimnastycznej, który jest fatalny, to chyba zbyt słabo powiedziane, w stanie technicznym. Odbyła lokalna w terenie mniej więcej oszacowała koszt realizacji tego remontu na ponad 10 tysięcy złotych. Zajmie 12, żeby zabezpieczyć tutaj. Zobaczymy, jaki dokładnie zakres tam zrealizujemy. Proponujemy jako zarząd przeznaczenie środków właśnie na ten cel. Chciałbym zapytać, czy Komisja Zagospodarowania i Komisja Edukacji opiniowały ten projekt uchwały. Komisja Edukacji pozytywnie, Komisja Zagospodarowania pozytywnie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Pan Bogdan, chyba to ten pan Piotr. Ja akurat byłem na delegacji tam w tym temacie, ale nie jestem zorientowany. Trzeba powiedzieć, że faktycznie po takich deszczach woda tam stoi i te płytki, które się tak po prostu powywracały tak fatalnie, doprowadzają do tego, że woda po prostu wpływa na salę gimnastyczną. Tam chyba w dwóch miejscach jest coś takiego, że jak tego chodnika się szybko nie zrobi, to znowu będzie gniła sala gimnastyczna. I to taka prawda jest. Ja wiem, że ten chodnik przy szkole 155 jest bardzo potrzebny, ale mam takie pytanie, czy te 3000 zł nam starczy na te progi? Na progi zostało 5000. A, 5000 zostało, tak? 3000 zdejmujemy, było 8. Dobra. Starczy jest szacunek 4000, mamy rezerwy, 1000 zł mamy rezerwy. 1000 zł jest rezerwy. Dziękuję. Pani Janiemowca, proszę bardzo. Budowie tego chodnika też jakoś to zadanie pokierować się musimy odprowadzić tę wodę z nami. Czy tam jest w pobliżu jest kanalizacja albo jakieś spady porobić czy wymienki, żeby no, bo tam nie tak, 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 odwodnienie też wodę. Dziękuję bardzo pani Aniu. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego.